Halo, halo. Dzień dobry bądź dobry wieczór, w zależności od pory, w której to oglądasz. Dzisiaj historia lisy, bardzo głębokie doświadczenie małej dziewczynki, która zaczęła topić się w morzu. Doświadczenie, które zmieniło całkowicie jej postrzeganie świata, a także ukształtowało to, czym w przyszłości zaczęła się zajmować. Zapraszam Was bardzo serdecznie do odsłuchania. Moje przeżycie na granicy śmierci miałam w wieku 5 lat w Rosji, gdzie się urodziłam i wtedy mieszkałam. Zdarzyło się to, kiedy byłam na wycieczce nad Morze Czarne, na którą pojechałam z mamą i dziadkami. Tamtego dnia wszyscy wybraliśmy się na plażę. Morze było wzburzone, a moja mama stała w wodzie i trzymała mnie na rękach. Czułam się bezpiecznie, choć fale były wielkie, ogromne. Dla 5-letniej dziewczynki. Podobało mi się, jak co chwilę uderzają o mnie i o moją mamę. I wtedy przyszła ta ogromna fala i w nas uderzyła. Tak, że moja mama straciła równowagę i puściła mnie. Zostałam porwana przez falę. Przez chwilę czułam straszny strach przed śmiercią. Moje ciało wyczuwało sytuację zagrożenia życia. Wstrzymałam oddech i za wszelką cenę próbowałam znaleźć coś, za co mogłabym się złapać. Ale wokół była tylko woda. Byłam bezradna, zupełnie pozbawiona panowania nad swoim ciałem. Gdy już zdałam sobie sprawę, że nie ma po co walczyć, nie ma czego się chwycić, poddałam się. Przestałam oddychać i walczyć o życie. Pozwoliłam, by zdarzyło się to, co miało się zdarzyć. Następnie pamiętam, że miałam najbardziej głębokie i wspaniałe uczucie spokoju. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie odczuwałam. Nagle czułam się zupełnie bezpieczna, będąc otoczona czymś, co mogę jedynie nazwać całkowitą, bezwarunkową miłością. Otaczała mnie ona z każdej strony. Była wszędzie, a jednocześnie pozostawałam sobą. Byłam nadal wewnątrz tą samą osobą. Nie było już strachu, zmartwień, walki o cokolwiek. Miałam świadomość, że przez cały czas będę w tym błogim stanie. Wiedziałam, że jest to moje prawdziwe ja. Nie było barier czy ograniczeń. Mogłam iść, gdzie tylko chciałam, wiedzieć, co tylko zapragnęłam i robić absolutnie wszystko. Poczucie wolności było nie do opisania. Czułam też, że to dziwne coś, co nazywamy czasem, nie istniało, bądź było zawieszone. Po chwili poczułam jakąś ogromną siłę, która wprawiała mnie w ruch z wielką prędkością. Wydawało się, że jest to prędkość większa niż prędkość światła. Przemierzyłam dużą odległość, podążałam dosłownie poza granicę świata. Nie wyczuwałam obecności żadnego ciała, poruszałam się po prostu jak piorun, pędzący w ciemności w kierunku pięknego i jasnego światła, oddalonego nieco ode mnie. Gdy zbliżałam się do światła, pragnęłam tylko być w nim. Gdy do niego dotarłam, znalazłam się w świecie zbudowanym z światła. Wszystko wokół było z niego zrobione i nim promieniowało. Było piękne i promieniste, nie do opisania. Niebo. Na pewno dobrze oddawałoby swoim znaczeniem to, co widziałam, ale nie miałam wtedy żadnych myśli religijnych. Wiedziałam też, że nie ma czegoś takiego jak piekło. Czułam, że jest to miejsce, do którego w końcu udają się wszyscy po śmierci, bez względu na to, kim byli i co zrobili podczas swojego życia. Pośród tego światła stała męska istota. Z niej promieniowało to światło. Światło tak nieziemskie, pełne bezwarunkowej miłości. Zostałam ogarnięta przez tę istotę. Otoczona przez to światło. Było to jak objęcie. Nagle przypomniałam sobie tamto miejsce. To był mój dom. Miejsce, które naprawdę było domem. A ja dziwiłam się, jak mogłam o nim zapomnieć. Czułam się, jakbym wróciła właśnie z długiej podróży do obcego kraju. Ta świetlna istota stojąca przede mną była kimś, kto zna mnie lepiej niż ktokolwiek inny w całym wszechświecie. Świetlna istota wiedziała o mnie wszystko.
wiedziała o wszystkim, o czym myślałam, co zrobiłam czy powiedziałam. Pokazała mi całe moje życie, które przebiegło mi przed oczami jak błysk. Pokazała mi wszystkie szczegóły z mojego ziemskiego istnienia, od początku. Wybiegając też do tych, które dopiero miały się zdarzyć, jeśli wrócę na ziemię. Wszystko widziałam naraz. Wszystkie szczegóły, skutki i ich przyczyny. Wszystko, co było dobre i złe. Wpływ, jaki swoim życiem wywarłam na innych ludziach oraz wpływ innych ludzi na moje życie. Jeszcze raz poczułam każde najmniejsze przeżycie czy myśl. Niczego nie brakowało. Czułam też, co w danych sytuacjach czuli inni ludzie. Wiedziałam, co myśleli. Prawie się nimi stawałam, co dało mi kompletne zrozumienie dla ich reakcji. Wiedziałam, co przyniosło im ból, radość. Widziałam, jak moje działania na nich wpłynęły. Istota ta nie oceniała mnie, kiedy oglądałam swoje życie. Widziałam cały szereg swych przywar. Pokazała mi moje życie takie, jakim było ono dla mnie. Po prostu mnie kochała. Dało mi to siłę, która potrzebna była do ujrzenia swego życia bez żadnych zasłon czy klapek. Sama dała mi możliwość zdecydowania, co było dobre, co złe i co muszę z tym zrobić. Teraz już nie pamiętam żadnych szczegółów z tego, co ujrzałam wtedy. Ani z przeszłości, ani z przyszłości. Pamiętam jednak to, co jest ważne. Świetlna istota pokazała mi, że wszystko, co w życiu się liczy, to miłość. Wynikające z niej dobre uczynki, dobre słowa, myśli. Wszystko to, co zostało wypowiedziane, zrobione lub nawet pomyślane, a nie miało w sobie miłości, było niezrobione i niepomyślane. Nie miało znaczenia, po prostu nie istniało. Miłość była jedyną ważną rzeczą, tylko ona była prawdziwa. Odpowiednie było tylko to, co robiliśmy z miłości. To było dobre. A miłość, którą odczuwaliśmy tu na ziemi, była jedyną rzeczą, która pozostawała nam, kiedy wszystko kruche i doczesne znikało. Następnie pamiętam, że znalazłam się w jakimś innym miejscu, nie wiedząc jednak jak. Ta pierwsza istota gdzieś zniknęła, a wokół mnie było pełno innych postaci czy też ludzi, których wydawało mi się, że rozpoznaję. Byli jak rodzina, starzy przyjaciele, którzy byli przy mnie przez całą wieczność. To była taka moja duchowa rodzina. Spotkanie z nimi było jak połączenie się z osobami najważniejszymi w życiu po długim rozstaniu. Wszyscy czuliśmy radość i miłość, widząc siebie po tak długim czasie. Istoty te komunikowały się ze mną w sposób telepatyczny. Rozmawialiśmy bez słów. Informacje bezpośrednio przepływały z umysłu do umysłu, z duszy do duszy. Nie mieliśmy ciał. Byliśmy zrobieni z jakiejś nieznanej substancji, będącej jakby skoncentrowanym czystym światłem. Byliśmy punkcikami świetlnymi, otoczonymi większym, przenikającym nas światłem. Każdy z nas wiedział, co ta druga osoba ma na myśli natychmiastowo. Nie było możliwości, czy nawet potrzeby, ukrywania czegokolwiek. Nieporozumienia w komunikacji były więc niemożliwe. Byliśmy ze sobą tak zbliżeni. Nie można tego opisać. Byliśmy zarazem jednostkami i byliśmy ze sobą połączeni niezniszczalnymi więzami miłości, na zawsze. Byliśmy też połączeni z tym wszechobecnym światłem, które nas otaczało. Byliśmy jego częścią. Byliśmy też częścią światła emitowanego przez siebie nawzajem. Miłość tryskająca z tych istot miała dla mnie właściwości leczące. Odpędzała ode mnie ciemność, zmazywała cały ból i smutek, jaki zgromadziłam w sobie podczas pobytu na ziemi. Ziemia i życie, jakie na niej prowadziłam, wydawały się bardzo odległe. Robiły się z każdą chwilą coraz bardziej odległe, tak jakby w ogóle nigdy nie istniały. W tym miejscu wraz z moją duchową rodziną byłam przez jakiś czas, który wydawał się być wiecznością. W tym miejscu wraz z moją duchową rodziną byłam przez jakiś okres, który wydawał się być wiecznością. Nie istniał czas, jaki istnieje w naszym rozumieniu. Nie było nawet czegoś takiego jak przestrzeń, choć istniały miejsca, do których można było się udać i mijały, tu cytat, okresy czasu. Wiem, że to, co piszę, może wydawać się sprzeczne, ale tylko tak potrafię to wyjaśnić. Bezprzestrzenna przestrzeń, bezczasowy czas. W tamtym miejscu po prostu byłam.
Oprócz tego, że byłam uzdrowiona, nie pamiętam, co innego robiliśmy. Po prostu byliśmy razem i to sprawiało nam ogromną radość. Pamiętam, że ten świetlisty świat był ogromny. Było to bezkresne miejsce, bez granic dla jednostki, bez granic zewnętrznych. Wszystkie istoty, które tam przebywały, miały całkowitą i absolutną wiedzę o wszystkim i na wszystkie tematy. Wszystko było przyjemne, pełne miłości, piękne, nie do opisania. Każda rzecz i każda istota była tam stworzona ze światła. Wszystko było światłem, choć każdy był samodzielną istotą. To właśnie światło najlepiej pamiętam. Było żywe, żyjące światło. Było ono wszystkim, całą esencją wszystkiego i wszystkich. Następnie pamiętam, że znowu znalazłam się w obecności tej istoty, którą spotkałam na początku. Powiedziała mi, że muszę wracać. Powiedziałam, nie, nie wrócę. Powrót był ostatnią rzeczą, jakiej pragnęłam. Ziemskie życie, przepełnione ciemnością, bólem, smutkiem, ograniczeniami, wydawało się być przerażającym więzieniem w porównaniu do tego miejsca. A ja odmawiałam powrotu do niego. Powiedziano mi, że to nie mój czas, że powrót do domu jest dla mnie przewidziany, lecz jeszcze nie teraz. Muszę najpierw wypełnić swoje zadanie, cel, dokończyć pracę, jaką sama sobie wybrałam do wykonania na ziemi. Istota ta powiedziała mi, że moim zadaniem jest nauczyć się miłości, współczucia i wyrażania tych uczuć na ziemi oraz pomóc innym ludziom, jak tylko będę potrafić. Sama to wybrałam. Powiedziano mi, że w mgnieniu oka znajdę się z powrotem w tym świecie światła. Pamiętaj, powiedziała ta istota, tak naprawdę czas nie istnieje. Jest tylko wieczność. Pamiętam, że po tym znalazłam się znów w swoim ciele. Czułam je. Fala wyrzuciła mnie na brzeg, a ja czołgałam się, wykrztuszając z siebie ogromne ilości wody. Później, będąc dzieckiem, nie pamiętałam o swoim przeżyciu na granicy śmierci. Jego wspomnienie przez długi czas nie wracało. Mimo tego wiem, że zawsze było ze mną i dawało mi siłę pokonywania codziennych trudności, a przede wszystkim wspierania innych. Przez całe swoje życie zawodowe pracowałam pomagając innym na różne sposoby. W wieku 18 lat pracowałam z ludźmi w podeszłym wieku, umierającymi, chorymi w sensie fizycznym i emocjonalnym. Pracowałam z chorymi na AIDS, z umysłowo chorymi. Później pracowałam pomagając ludziom wrócić do zdrowia psychicznego. Pomagałam ludziom z problemami psychologicznymi, socjalnymi, egzystencjalnymi, emocjonalnymi, duchowymi. Zawsze czułam, że moja praca ma ogromne znaczenie. Wtedy lepiej pamiętałam swoje doświadczenie. Obecnie też pracuję jako terapeuta. Przeżycie na granicy śmierci było również fundamentem mojego zainteresowania sprawami paranormalnymi, mistycznymi, niecodziennymi i duchowymi. Zainteresowanie to towarzyszy mi, odkąd tylko pamiętam. Przez wiele lat nie wiedziałam tylko, skąd się bierze. Właśnie to zainteresowanie skłoniło mnie do odkrywania nieznanych wymiarów. Kazało mi szukać i znajdować odpowiedzi na wiele pytań i ciągle dążyć do nauczenia się jak najwięcej o życiu, śmierci i wszystkim pomiędzy nimi. Kazało mi szukać coraz to nowszych sposobów pomagania innym. Dla mnie jest to sprawa mająca największe znaczenie w życiu. No i na samym końcu moje przeżycie nauczyło mnie wiele zarówno o życiu, jak i o śmierci. I cały czas mnie uczy. Była to historia Lisy. Mam nadzieję, że wam się podobała. Przepraszam za mój głos dzisiaj, ale jestem troszeczkę przeziębiony, w związku z tym cały czas brzmię, jakbym mówił przez nos. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Bardzo ciekawa historia, przyznam szczerze, mająca wiele wspólnych elementów z innymi historiami. I cały czas pojawia się ta bezwarunkowa miłość. Och, jak dobrze by było kiedyś odczuć taką bezwarunkową miłość. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Pamiętajcie o Facebooku, pamiętajcie o grupie i pamiętajcie, żeby zalajkować fanpage. Stamtąd będziecie się dowiadywać o wszystkich nowych odcinkach na kanale Obecność. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.